Dziennikarz 8.41 przed mikrofonem w studio, Piotr Bursztyn. Dzień dobry. I Przemysław Wipler, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Na początek złamiemy formułę naszego programu, gdyż pan poseł Wipler wygłosi sensacyjne oświadczenie. Nie będzie żadnych sensacji. Sensacje właśnie próbują wymusić w ostatnim czasie dziennikarze i no, próbują, że tak powiem, za mnie różnego rodzaju rzeczy oświadczać, mówić. Bezpodstawnie, co no, ale jak tam ma powstać wspólna partia? Liderem ma być Jarosław Gowin, wiceliderem Przemysław Wipler albo odwrotnie? No to jest tekst, to są tezy z tego tygodnia, z jednego tygodnika, nie ty, którego nie będę, ploty krążą. Nie będę powtarzał. Ja kilkakrotnie dementowałem tego rodzaju plotki. Przede wszystkim w wywiadzie z Michałem Karnowskim 2 tygodnie temu dla portalu wpolityce.pl i wtedy powiedziałem, że moje miejsce jest w Prawie i Sprawiedliwości, w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, a o tym, co powinno robić Prawo i Sprawiedliwość, by wygrać wybory, mówię od dawna. Kilka miesięcy temu na początku roku napisałem tekst opublikowany w Rzeczpospolitej, że musimy iść po prostu konsekwentnie do tych wyborców, których jeszcze nie mamy, czyli tych, którzy już nie lubią Platformy, już nie lubią obecnego rządu, już nie ufają temu rządowi, a to główna partia rządząca straciła 40% swoich wyborców w trakcie 1,5 roku rządzenia drugiej kadencji i niewielka część z tych osób jeszcze wybrała Prawo i Sprawiedliwość, czy jakikolwiek inną nową formację, ale już wiadomo, że nie chce głosować na PO. I my musimy wyjść do nich z ofertą, z programem i staram się to zrobić. Kiedy pan mówi o ofercie, o programie, o ofercie dla tych ludzi zgubionych przez Platformę, to wiadomo, że jest to program dużo bardziej liberalny niż ten oficjalny, ta oficjalna linia Prawa i Sprawiedliwości. To jest zły termin. To jest zły termin. Właśnie moim zdaniem taki podział, łatwe etykietkowanie na projekty liberalne czy projekty etatystyczne, to jest coś, co nie opisuje rzeczywistości i coś, co uniemożliwia czy utrudnia przygotowywanie rozwiązań, które sprawiają, że mniej pracy Polaków jest marnowanej, polska gospodarka jest mniej konkurencyjna i tutaj jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania, które będą atrakcyjne dla wielu Polaków, które jednocześnie nie naruszają ani zabezpieczenia socjalnego Polaków, ani nie naruszają praw pracowniczych, po prostu sprawiają, że mniej pracy marnujemy na bezsensowne biurokratyczne czynności, na wypełnianie obowiązków niepotrzebnych i tutaj pomysłów, które można głosić, które można pokazywać, jest bardzo wiele. Na przykład w Niemczech można dom jednorodzinny w określonych wymiarach budować bez chodzenia po urzędach, a u nas w zeszłym roku ponad 70 tysięcy pozwoleń na budowę domku jednorodzinnego wydano, a tylko 15 tysięcy takich domków zbudowano. To pokazuje, ile osób marnowało olbrzymią ilość czasu, również pieniędzy na uzyskanie określonej decyzji administracyjnej, a my za to płacimy jako i osoby, które z jednej strony chcą uzyskać takie pozwolenie, z drugiej strony jako podatnicy, którzy muszą utrzymywać coraz większą rzeszę urzędników. Miał pan tłumaczyć swojemu szefowi, czyli prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, wyższość tych swoich poglądów nad tę linię ogólną partii. Ja nie uważam, że to jest wyższość, tylko uważam, że swoje racje pan miał tłumaczyć. To jest kwestia uzupełnienia propozycji programowych, które są, o propozycji programowych, które od dawna wskazujemy. Do tego trzeba po prostu dołożyć tego, czego jeszcze w tym, co mamy w naszym programie, brakuje, bo gdybyśmy mieli kompletną ofertę, kompletny program dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych Polaków, to mielibyśmy większość konstytucyjną, jeszcze gdybyśmy pokazywali w szczegółach, w jaki sposób chcemy to zrobić. Ale pan miał już tę rozmowę? To chwilkę jeszcze potrwa. A co pan konkretnie chce zaproponować? Co pan chce dorzucić do tego programu? Ja uważam, że nasze propozycje dotyczące rozwiązań emerytalnych to były propozycje, które można było rozważyć w 2008 roku. Jeszcze, bo my nasze propozycje były dać Polakom... A co, OFE, wybór, tak? Wolny wybór w sprawie OFE.
My w 2008 roku, jeszcze przed kryzysem, zaproponowaliśmy, żeby dać Polakom możliwość wyboru między ZUS-em a otwartymi funduszami emerytalnymi. A moim zdaniem przy obecnej sytuacji demograficznej i gospodarczej my musimy iść zdecydowanie dalej. Powinniśmy głębokich zmian również w ZUS-ie dokonać. I ja jestem zwolennikiem czegoś takiego, co się nazywa emerytura obywatelska, czyli zmniejszyć obciążenia składkowe pracy, żeby po prostu Polacy więcej im zostawało na rękę, żeby praca nie była tak poważnie obciążona jak w chwili obecnej, a jednocześnie, żeby państwo gwarantowało wszystkim w określonym wieku, którym określoną liczbę lat przepracowali, pewną minimalną emeryturę, a jednocześnie w równej kwocie dla wszystkich obywateli, jednocześnie stworzyło mechanizm zachęcający do oszczędzania na swoją dodatkową własną emeryturę i w różnych formach, właśnie żeby był wolny wybór szerokich, czy ktoś chce inwestować w nieruchomości, czy ktoś chce oszczędzać po prostu na lokatach, czy ktoś chce sam kupować sobie obligacje Skarbu Państwa, to na przykład powinno być od podatku obciążającego pracę, od podatku dochodowego również zwolnione, że państwo powinno dać niesymboliczne w chwili obecnej w trzecim filarze emerytalnym tak zwane indywidualne konta emerytalne, ale to powinna być realna, mocna zachęta do oszczędzania. Ta emerytura, którą pan proponuje, będzie symboliczna, jeśli by zadziałała. Ona będzie niewystarczająca, ale obecny system to jest system, który działa na zasadzie piramidy. System ZUS-u działa na zasadzie piramidy. To wiemy. 3 tygodnie, no ale nic z tym nie robimy. No dobrze, ale to też wie Jarosław Kaczyński, wie Donald Tusk. Czy oni są szaleńcami, że nie chcą tego zmieniać? Moim zdaniem są więźniami okoliczności, której pan, gdyby był ministrem, też by został spętany. Wszyscy podchodzą do tej sprawy, że ten system, będą z nim problemy, ale nie za rok, nie za 2 lata, a co roku trzeba będzie znaleźć pieniądze, żeby podsypać do ZUS-u. Albo ZUS bierze kolejne kilkanaście miliardów komercyjnych kredytów wysoko oprocentowanych, albo się zwiększa subwencje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale ta sytuacja w dłuższym okresie jest nie do utrzymania w kraju, w którym dzietność jest 1,3, to jest 211 państwo na 220 kilka państw, które były zestawione pod względem dzietności na świecie. Znaczy lepsze chyba jest metoda małych kroków niż wstrząs, bo nie wiadomo, jak się skończy. Ale dlatego, no ja mówię, ja mam pewnego rodzaju propozycje, chętnie usiądę, pokażę liczby, tak samo jak uważam rozwiązania podatkowe, projekt, którego jestem zwolennikiem, również związany ze zmniejszeniem obciążenia podatkowego pracy, czyli pomysł zlikwidowania podatku PIT i zastąpienia go podatkiem od Funduszu Prac, to jest projekt, który jak najbardziej moim zdaniem mieści się w paradygmacie Prawa i Sprawiedliwości. Proszę? W takim systemie nie byłoby ulg. Można zaproponować rozwiązanie techniczne, które umożliwi ulgi. Jest to możliwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę system e-podatki, który jest budowany. Jak ktoś dostaje pieniądze z 3-4 miejsc, Polacy to teraz tak mają. Ale pracują w wielu miejscach. Tak, ale muszą zsumować w tym momencie swoje dochody później w PIT-cie. My zaproponujemy rozwiązanie, które nie wymaga takiej biurokracji, które sprawia, że ani ja, ani pan redaktor, bo nie prowadzimy działalności gospodarczej, chyba tak mi się wydaje, to nie musimy być podatnikami. Niech podatnikami będą przedsiębiorcy, ci, którzy mają trochę więcej obowiązków z uwagi na to, że prowadzą działalność gospodarczą, a my w tym momencie 80% aparatu skarbowego zajmuje się rozliczeniem PIT-ów, a PIT daje tylko 15% dochodów budżetowych. Jednocześnie mamy gigantyczną lukę podatkową, czyli oszustwa podatkowe w podatku akcyzowym, w podatku VAT. Również podatek CIT jest efektywnie, skutecznie omijany i uciekają od nich firmy. Pojawił się zarzut, że gdyby wprowadzić to, co pan proponuje, to ci najbiedniejsi płacili by realnie większy podatek, bo to nie było 17% według pana propozycji, a realne płacenie w Polsce PIT-u to jest jakieś tam 13,5%. To jest nieprawda, ale jeżeli chodzi o samą stawkę, to jest ona dla mnie absolutnie wtórna. Chodzi o to, żeby system był neutralny dla systemu finansów publicznych. Liczenie stawki, ile powinna wynieść stawkę, to jest absolutnie wtórne i to jest po prostu czysta matematyka na danych źródłowych, które ma tylko i wyłącznie Ministerstwo Finansów. I tu nie chodzi o stawkę podatku. Ja jestem zwolennikiem, nikt mi nie zarzuci, że jestem zwolennikiem podnoszenia podatków, zawsze będę za ich obniżaniem, upraszczaniem,
ale chodzi o sam mechanizm. O mechanizm dużo bardziej efektywny, dużo bardziej sprawny, który sprawi, że nie będziemy musieli marnować co roku olbrzymiej ilości czasu na wypełnienie PIT-ów. Jak przeliczyliśmy te liczby godzin, które wszystkie 25 milionów podatników rozliczających PIT spędza na tym, to wyszło nam, że 16 tysięcy osób w Polsce przez cały rok, przez pełny etat zajmuje się tylko wypełnieniem PIT-ów i to jest marnotrawstwo i tą energię Polaków trzeba uwolnić. A PiS w ogóle będzie jeszcze rządził? Mam wielką nadzieję, że Jarosław Kaczyński będzie premierem Polski i że PiS będzie rządził. Samodzielnie? Tak jak mówi Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów ostatnio? To jest cel maksimum, no i jak każdy sportowiec, jak każda osoba, która bierze udział czy w zawodach sportowych, czy w wyścigu politycznym, którym są każde wybory, cel jest samodzielnie rządzić. A jak to ma się wydarzyć? Ja nie widzę tego, nie widzę symptomów ku temu, na przykład patrząc na sondaże. Pewnego rodzaju, no moje propozycje wyjścia, poszerzenia oferty programowej, żeby zwiększyć szansę na to, że my samodzielnie będziemy rządzili. Jeżeli nie, to jest potrzebny koalicjant i my w chwili obecnej takiego koalicjanta nie mamy, nawet potencjalnie, ponieważ dla mnie Jarosław Gowin. Nie wyobrażam sobie, że PSL mógłby być takim koalicjantem. No powiem tak, dla mnie to jest zorganizowana grupa interesów żerująca na dobru wspólnym interesie publicznym. Coś, co jest głęboko obce moim zdaniem takiemu myśleniu o Polsce, o naszym państwie, jakie reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. A Jarosław Gowin jest w chwili obecnej szeregowym posłem Platformy Obywatelskiej i nie jest w chwili obecnej podmiotem politycznym. Ma potencjał na to, żeby robić coś politycznie, ale w tym momencie jest członkiem Platformy Obywatelskiej i nie do końca wiemy, jakie on ma plany. A podoba się panu nominacja dla ministra Biernackiego? To powiem tak, nie rozumiem powodów innych niż wewnątrz platformerskie, wewnątrz polityczne tej zamiany, a nie rozumiem, dlaczego człowiek, który przez lata zażegnywał się, że jego interesuje tylko Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i na tym był skupiony, nad tym pracował, w tym wypadku zgodził się na wzięcie resortu sprawiedliwości. To jest resort, którego będzie się musiał uczyć. Gdyby... Tak jak Gowin. Tak, ale już ten czas Polska straciła, w którym Gowin uczył się resortu sprawiedliwości. Teraz będzie traciła czas na to, żeby Biernacki nauczył się resortu sprawiedliwości. Jeżeli już musiał dokonywać przegrupowań Donald Tusk, to dużo lepszym kandydatem niż Biernacki mógł być na przykład już były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, tak? Nigdy właściwie nie usłyszeliśmy, dlaczego on został zamieniony, dlaczego przestał być ministrem sprawiedliwości. Nie słyszałem przynajmniej jakichś przekonujących tłumaczeń, więc jeżeli Tusk chciał spacyfikować Gowina, no to wybrał, można powiedzieć, najtrudniejszy dla Jarosława Gowina wariant, bo wybrał polityka o poglądach bardzo zbliżonych do Gowina, no i zaszachował w tym momencie go ewidentnie. I chyba o to chodziło. Dziękuję. Nic innego. Dziękuję Przemysław Wipler, Prawo i Sprawiedliwość. Był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję bardzo. Panie pośle. I rozmawiał Piotr Gursztyn na zegarze 8:54.